wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10:15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dotrzyma obietnicy obniżenia wieku emerytalnego. Prezydent zapowiedział w Łęcznej na Lubelszczyźnie podpisanie ustawy w tej sprawie. Ja to zobowiązanie zrealizowałem i ten mój projekt ustawy przeszedł przez komisje sejmowe. Długo nad nim pracowano, wnikliwie nad nim pracowano, analizowano sytuację finansową. Ja rozmawiałem kilkakrotnie i z panią premier, i rozmawiałem kilkakrotnie z panią prezes ZUS na ten temat. Ta reforma jest przygotowana, jest przeanalizowana i proszę Państwa, projekt ustawy został uchwalony i zostanie przeze mnie w najbliższym czasie ta ustawa podpisana. Andrzej Duda powiedział, że ma wielką satysfakcję z tego, że dobra zmiana w prawie zostanie przeprowadzona i kobiety będą mogły iść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65. W ocenie prezydenta przejście na emeryturę wcześniej niż w wieku 67 lat powinno być prawem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Ono daje prawo. Nie chcesz, nie musisz. Nie chcesz, możesz dalej pracować na swoją emeryturę, będziesz miał wyższą. Ale jeżeli masz taką sytuację, czy to osobistą, czy to domową, czy wprost mówiąc rodzinną, że na przykład, nie wiem, chcesz się zająć wnukami, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, uważasz, że sensowniej spożytkujesz ten czas, kiedy zajmiesz się wnukami i godzisz się z tym, że będziesz miał niższe świadczenie, to wybierz to rozwiązanie. Masz takie prawo i to jest dla mnie najistotniejsze. Zmiany w wieku emerytalnym weszłyby w życie od 1 października 2017 roku. Ustawa obniżająca wiek emerytalny została w listopadzie przyjęta przez Sejm. Senat poparł ją w ubiegłym tygodniu. Sprzedając nieistniejące kwatery w Zakopanem oszukał ponad 200 osób. Małopolska policja zatrzymała oszusta internetowego, który oferował wirtualne miejsca w hotelach. Między innymi w zaliczkach pobranych od swoich ofiar otrzymał 400 tysięcy złotych, mówi Dariusz Łach z małopolskiej policji. Mężczyzna oferował atrakcyjne kwatery w centrum Zakopanego. Działo się to za pośrednictwem stron internetowych. W dalszej kolejności przyjmował od klientów zaliczki i w dalszej kolejności ślad po nim ginął. Nie odbierał telefonów, nie odpowiadał na maile. Biorąc pod uwagę jego działalność od 2009 roku, mężczyzna oszukał ponad 200 osób na łączną kwotę prawie 400 tysięcy złotych. 31-latkowi zatrzymanemu przez policję grozi do 8 lat więzienia. Policja i władze Zakopanego apelują o szczególną ostrożność przy rezerwowaniu miejsc noclegowych. Musimy się mieć na baczności, jeżeli w ofercie figuruje tylko i wyłącznie telefon komórkowy. Powinniśmy wtedy dokładniej sprawdzić ewentualne opinie o tym pensjonacie. Jeżeli mamy możliwość, to zadzwonić. Jeżeli obiekt działa legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. W przypadku Zakopanego miejsce noclegowe można sprawdzić na stronie internetowej urzędu w zakładce Sprawdź kwaterę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w studiu Justyna Golonko i nasi goście Pulsu Gospodarki. Pan Maciej Bukowski, prezes Wisa Europa i Uniwersytet Warszawski. Pan Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. I pan Mariusz Pawlak, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. My przed serwisem rozmawialiśmy o decyzji agencji Standard & Poor's. Przypomnijmy, agencja podniosła perspektywę na stabilną. Panie doktorze, to dobry sygnał dla naszej gospodarki na dalszy rozwój? Nie wiemy, znowu nie wiemy, tak? Dlatego, że gospodarka w zasadzie ma kłopoty wewnętrzne. Na pewno gdyby ten rating się pogorszył, to byłby w zasadzie taki krótkookresowy cios, którego bardzo trudno byłoby się pewnie podnieść. Na
natomiast no, na razie te perspektywy wewnętrzne przy utrzymaniu dotychczasowych ocen zewnętrznych no, też nie nastrajają bardzo optymistycznie. No, widać, że inwestycje spadają, wzrost gospodarczy z kwartału na kwartał bardzo wyraźnie spowalnia. Ten silnik konsumpcyjny też się prawdopodobnie lada chwila wyczerpie, więc no, nie można wykluczyć, chociaż na razie większość prognoz, także ta, która była publikowana przy okazji tej decyzji Standard & Poor's, wskazują, że wzrost będzie w miarę dobry w przyszłym roku, ale czy tak będzie, na pewno ja nie jestem do końca przekonany. Możemy się w czasie liczyć ze spowolnieniem gospodarczym. Pan Mariusz Pawlak cieszy się z tej decyzji piątkowej? Znaczy ja bym powiedział, że trochę te decyzje agencji ratingowych to przypominają nam już trochę taką prognozę pogody, tak? Czyli oglądamy to i patrzymy, bo jesteśmy ciekawi, ale co z tego wyjdzie, to musimy poczekać. No tego typu, powiedzmy, ta no, styczniowa decyzja Standard & Poor była na pewno bardzo zaskakująca, ponieważ była dosyć mocno jednak zaangażowana bardziej emocjonalnie czy politycznie niż gospodarczo. A jeżeli mamy dzisiaj po niespełna roku, Standard & Poor podwyższa naszą prognozę wzrostu PKB w 2017 roku, a długoterminową prognozę deficytu finansów publicznych obniża do 2019 roku, tak? Więc jak to jest spójne z tym, że miał duże obawy dotyczące wzrostu, na przykład, znaczy obniżenia wieku emerytalnego, z drugiej strony obawy o niezależność NBP, no ciężko powiedzieć, co by się miało w takiej sytuacji wydarzyć. Jeżeli PKB ma rosnąć, a deficyt finansów publicznych maleć, to po co mamy wpływać na niezależność NBP? No oczywiście to wzbudza emocje. Dobrze, że ten rating nie został obniżony, znaczy nie było do tego jakichkolwiek racjonalnych powodów. No obawiam się tylko jedynego, że rzeczywiście w styczniu ocena Moody's, gdyby miała być konsekwentna, tak jak postępują agencje ratingowe, no to jest możliwe obniżenie ratingu, ponieważ ta perspektywa jest negatywna, czyli śledzenie tego, co zrobił Standard & Poor. Natomiast na razie nie ma to żadnego wpływu, oprócz tego, że ta nerwowość na rynkach jest coraz większa, więcej płacimy za dług, no i złoty tak naprawdę przestał być walutą stabilną, jest walutą peryferyjną. I dlatego reaguje według mnie zbyt emocjonalnie. Panie Rafale, w styczniu będziemy mieć powody do niepokoju? Znaczy, no, patrząc na komunikaty płynące z agencji Moody's, prawdopodobieństwo tego jest relatywnie duże. Mamy negatywną perspektywę, czyli to oznacza, że to ryzyko cięcia ratingu jest większe niż stabilizacji, czy też utrzymania go, stabilizacji czy też podwyższenia go. Komunikaty płynące są dość jednoznaczne. Już po przegłosowaniu przez parlament kwestii obniżenia wieku emerytalnego po raz wtóry podkreśliła to, że jest to negatywne dla ratingu. Zatem no, należy się tego spodziewać i wydaje się, że ten brak, dzisiejszy brak umocnienia złotego jest w jakimś sensie odzwierciedleniem tego, że rynek jednak obawia się odcięcia wiarygodności kredytowej Polski przez agencję Moody's. No, musimy podkreślić, że rating to jest coś ważniejszego niż perspektywa. Perspektywa tylko wyznacza kierunek zmian. Rating jest faktycznie tym wyznacznikiem stabilności finansów publicznych. No, agencje ratingowe muszą działać z pewnym wyprzedzeniem i one de facto nie oceniają tego, co się dzieje w tym momencie, czy też jak sytuacja gospodarcza kształtuje się tutaj w końcówce 2016 roku. One muszą patrzeć no, wyprzedzająco w to, co się będzie działo w perspektywie kolejnych 2-3 lat. A tutaj no, ryzyka są dość spore, no i z tego tytułu no, nie oczekiwałbym, żeby ten wizerunek Polski, choć no, w przypadku S&P już on zapewne nie będzie ulegał pogorszaniu, w przypadku innych agencji no, de facto może mieć to miejsce, bo agencja S&P posiada zdecydowanie niższą ocenę w porównaniu do Fitch czy Moody's. Także tutaj dwie agencje mogą w jakimś stopniu dostosowywać swoją ocenę do tego, co zrobiła już S&P. Panowie, pan dr Maciej Bukowski już mówił o tych inwestycjach, o problemach, o zastoju. Dzisiaj poznamy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców właśnie w wydawaniu tych... Szpychy tego świata przyjmują pozycję człowieka małego, człowieka, który nie boi się poniżenia, odrzucenia, który nie boi się być bohaterem.
Radio Maria wypełnia wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Katecheza. Katecheza, którą prowadzi Kościołowi, ale również całemu społeczeństwu. To uczenie odpowiedzialności za Kościół, za świat, za siebie, za drugiego człowieka, za ekologię, za środowisko, w którym żyjemy. Ileż jest tych wymiarów odpowiedzialności za rodzinę, za dom, po to, aby małżeństwa i rodziny były silne Bogiem, po to, aby dzieci i młodzież przylgnęły z miłością do Chrystusa i do Jego ewangelicznego orędzia. Te prawdy płyną na falach Radia Maria z Torunia do naszych domów, do naszych rodzin, do miejsc pracy. Często słyszę ten głos w taksówce. Ludzie w autobusie przyznają się, że słuchają Radia Maria, że są do niego przywiązani. Radio Maria modli się i uczy, jak modlić się. Jak modlić się w ciągu dnia, pracując, przygotowując obiad dla domowników, czy też podejmując różne zadania pracy przy komputerze. Radio Maria uczy apostolstwa, uczy tego trudnego zadania, dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie w różnych sytuacjach. Radio Maria, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, jest tym, które czci Marię, gwiazdę nowej ewangelizacji. Bo Radio Maria od samego początku włączyło się w nową ewangelizację. Nową, dlatego że wykorzystuje środki techniczne, fale eteru. Wykorzystuje również razem z telewizją Trwam obraz, żywy obraz. Łączy i jednoczy ludzi, którzy myślą podobnie, czują podobnie, którzy chcą być odpowiedzialni za Polskę. Nikogo nie zmusza, nikomu nie narzuca. Proponuje to, co najlepsze. Modlitwa, piękny śpiew, odpoczynek, słuchanie muzyki, ale również poznawanie tego, czym żyją inni. Ludzie w dalekich krajach, na misjach, tam, gdzie docierają polscy misjonarze. Radio Maria prowadzi dzieło nowej ewangelizacji, buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, zwłaszcza nowe społeczeństwo, ucząc cywilizacji miłości, przebaczenia, jedności, akceptowania, tolerowania, a jednocześnie pokazując, gdzie jest zło, na które nie można się zgodzić, któremu nie można ulec, bo człowiek zniszczy nie tylko siebie samego, ale zniszczy i tego, który jest mu bliski. Radio Maria to katolicki głos w naszych domach. Katolicki to znaczy powszechny. Powszechny to znaczy dostępny dla każdego. Każdy może posłuchać, każdy może przyjąć. Radio Maria to źródło nadziei. To promyk radości w naszych domach. Dziękujemy dzisiaj razem z tymi tysiącami pielgrzymów, które przybywają do Torunia, za to wielkie dzieło Maryi, za wielkie dzieło Boga, dane nam na czasy trudne, na trzecie tysiąclecie. Dane nam w czasach, kiedy żył Jan Paweł II, który kochał Radio Maria i który cenił Radio Maria za to, że podejmuje wszystkie wyzwania współczesności i nie boi się, nie wycofuje się, nie ucieka przed trudnościami, ale jest rzeczywiście bliskie człowiekowi. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Niech te słowa Ojca Świętego będą znakiem nadziei i odwagi na czas świętowania srebrnego jubileuszu istnienia Radia Maria. Niech te słowa pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja przyświecają ojcom pracującym w Radiu Maria i wszystkim, którzy słuchają tego katolickiego głosu w swoich domach. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i chciałabym wrócić do tematu, któremu telewizja Trwam poświęciła niedawno dużo czasu.
Ja byłam zaproszona do rozmów niedokończonych i mówiliśmy tam o daninach publicznych. To był długi program, miał dwie części, tak jak zawsze przy rozmowach niedokończonych, ale ponieważ o daninach publicznych można mówić długo, więc pozwólcie Państwo, że jednak do tej kwestii dzisiaj znowu wrócę, zwłaszcza, że jest ona aktualna ze względu na te zmiany w systemie podatkowym, które już rząd w gruncie rzeczy przeprowadził przez parlament, a także zapowiedzi, dosyć wprawdzie niejasne, dalszych reform tego systemu. Czym są podatki? No podatki to jest danina, którą każdy z nas świadczy na rzecz państwa, a państwo oczywiście dysponuje zgodnie z tym, co uważa za słuszne, naszymi pieniędzmi. Państwo, jeśli jest zamożne, posiada również własny majątek i oprócz tego, co pobiera od swoich obywateli, no to również powinno mieć dochody z majątku. Nasze państwo zupełnie świadomie i celowo zrezygnowało z własnych dochodów majątkowych, mimo że mogłoby je mieć. I z tego, co widzę, i co mówiłam tydzień temu na temat otwartych funduszy emerytalnych, państwo nie zamierza korzystać z przywilejów, jakie mogłoby mieć jako właściciel, ani z dochodów, jakie mogłoby mieć właściciel, chociażby wtedy, kiedy zarządzałoby przedsiębiorstwami, spółkami, które posiada w tej chwili OFE, a które to akcje mogłyby trafić do finansów publicznych, do sektora publicznego i stanowić znaczący dochód budżetowy. Zamiast tego państwo coraz wyraźniej zmierza w kierunku polityki janosikowej. Tylko że z Janosikiem to było tak, że on grabił bardzo bogatych ludzi i dawał bardzo biednych. Ponieważ w Polsce tych bardzo bogatych ludzi albo jest niewielu, albo nie można ich dosięgnąć, bo są na tyle sprytni i mądrzy, że potrafią uniknąć wysokiego opodatkowania, w związku z tym państwo zaczyna sięgać do kieszeni osób, które zarabiają niewiele. I nawet można by się z tym pogodzić, no bo jeżeli taka jest potrzeba społeczna, są pewne kwestie bardzo ważne, uważane za priorytetowe, to wtedy powinniśmy się wszyscy jakoś zmobilizować i pomóc państwu w realizacji jego programów. Ale jeśli tak ma być, to przede wszystkim musimy rozumieć, po co to się dzieje, dlaczego tak się dzieje i jakie są powody, że państwo tym osobom, które mają dochody na poziomie niskich, średnich lub nieco wyższych, zamierza w różny sposób dokuczyć, wprowadzając rozwiązania, szczerze mówiąc, niezrozumiałe, zarówno co do intencji, jak i co do kosztów. Również można by zadać sobie pytanie, w jaki sposób te zmiany, które są zapowiadane, wprawdzie dosyć chaotycznie, bo tylko niektóre decyzje już zapadły i są podane do wiadomości publicznej, wpłyną na przedsiębiorstwa. Przecież trzeba pamiętać, że każda zmiana w systemie podatkowym powoduje konieczność wymiany oprogramowania, a to są niebagatelne koszty. Są również koszty dla budżetu, dlatego że budżet też musi przestroić swoje systemy informatyczne po to, żeby zmienić to, co było zaprogramowane wcześniej i co wynikało z istniejących wzorów formularzy podatkowych i wszystkich innych sprawozdań finansowych. Tak więc ta janosikowa polityka, z którą zdaje się, że będziemy mieli do czynienia przez najbliższy okres, jest polityką bardzo kosztowną, a nie wiadomo, czy będzie ona efektywna pod względem tzw. wydajności fiskalnej. Inaczej mówiąc, tak jak podatki sektorowe okazały się wielkim fiaskiem, ja mówiłam o tym właśnie w tej audycji, kiedy miałam zaszczyt gościć w Państwa domach podczas rozmów niedokończonych, to obawiam się, że również te zapowiadane zmiany, czy też zmiany już wprowadzone, takie jak zmiany, które towarzyszą podniesieniu tej wolnej kwoty od podatków, będą rzeczywiście przynosiły spodziewane efekty. Czym są bowiem podatki? Podatki, jak powiedziałam, to jest danina na rzecz państwa, ale budżet państwa musi się dzielić również z samorządami. I pamiętajmy o tym, że każdy ruch, który będzie powodował zmiany w istniejących systemach podatkowych, nie tylko jest kosztowny, ale również zaburza poczucie stabilności. Nie bardzo wiemy, co mamy planować, jak mamy planować i co z tego dalej wynika.
Niestety, mój czas mija, w związku z tym pozwolą Państwo, że spotkamy się za tydzień i powiem coś więcej na temat tego, jakie skutki będzie miało dla rodzin wprowadzenie tego dodatkowego podatku, obniżenia podatku właściwie, czy kwoty wolnej, ale w sposób taki, żeby ci, co troszkę lepiej zarabiają, musieli płacić więcej. Szczęść Boże, do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy słuchacze, kolejna stacja na tysiącletnim chrześcijańskim szlaku, który budowały w naszej ojczyźnie także pobożne i święte kobiety, każe nam zatrzymać się w montowach wielkich koło Malborka oraz w Kwidzynie. Te miejsca wiążą się z życiem błogosławionej Doroty, które otwiera się i zamyka w latach 1347-1394. Dorota z Montowów była jedyną czczoną na ziemiach polskich rekluzą, to znaczy osobą, która zerwała kontakt ze światem, poświęcając się tylko modlitwie i umartwieniu w celi, której drzwi zamurowano, a konieczna komunikacja odbywała się tylko przez niewielkie okienko. Kim była Dorota? Uważa się, że pochodziła z rodziny przybyłej do Prus z Niderlandów, ale nie brak też głosów, że ojciec Doroty mógł być Niemcem, zaś matka pochodziła z Polski. Wiemy, że przyszła pustelnica już jako kilkuletnia dziewczynka doznawała stanów mistycznych. Obdarzona była ukrytymi stygmatami. Mimo iż marzyła o życiu zakonnym, wydano ją za mąż w wieku 16 lat. Jej mąż, starszy o 20 lat gdański płatnierz Adalbert, okazał się złym mężem, nieraz nawet okrutnym. Pobożność swej małżonki uznawał za dziwactwo. Zdarzało się, że bił ją i więził w domu. Trwało to do czasu, aż sam zaczął skłaniać się ku Bogu. Na te przemiany wpływ miały tragiczne wydarzenia. Małżonkowie mieli 9 dzieci. XIV-wieczna Europa doświadczała groźnych, dziesiątkujących ludność epidemii czarnej śmierci. W ciągu kilku lat Dorocie i jej mężowi zmarło 8 dzieci. Małżonkowie udali się wówczas w pielgrzymkę do sanktuariów Europy. Odwiedzili m.in. Szwajcarię, Niemcy, Francję, Hiszpanię oraz Rzym. W czasie tej podróży Dorota poznała nową formę ascezy, czyli rekluzję. Po śmierci swego męża również ona postanowiła wybrać takie życie. Początkowo niezrozumiana przez współczesnych, znalazła bratnią duszę w osobie spowiednika i kierownika duchowego Jana z Kwidzynia. Poparł on prośbę Doroty u biskupa pomezańskiego o całkowite odcięcie się od świata poprzez zamurowanie w celi przy kościele katedralnym w Kwidzynie. Po półrocznej próbie Dorota otrzymała zezwolenie biskupa. Miała wówczas 46 lat. Zamknięcie i zamurowanie w celi miało formę uroczystości. Przez zakratowane okienko przynoszono jej każdego dnia komunię świętą i pokarm. Myliłby się ten, kto by sądził, że Dorota przez swój czyn zamknęła się na ludzi. Raczej w przeciwny sposób na nich się otworzyła. Przybywali pod cele rekluzy przy katedrze w Kwidzyniu nawet ci, którzy do tej pory atakowali ascetkę i uznawali za dziwaczkę. Byli zdumieni mądrością i przenikliwością rad, jakich udzielała proszącym o nie. Ciekawe świadectwo złożył ksiądz Mikołaj Holland. Rozmowy z Dorotą silnie nim wstrząsnęły. Ten absolwent Uniwersytetu w Pradze znalazł w niewykształconej przecież pustelnicy wdzięczną rozmówczynię. Wyjawiła mu także niektóre jego grzechy popełnione w młodości. Mówiła o sobie, że jest niepotrzebnym i nieprzynoszącym owoców stworzeniem. Całymi nocami modliła się i mówiła o Jezusie w słowach, które zachwycały teologów. Mikołaj Holland z szacunku dla Doroty posłał jej pewnego dnia wyborne ryby przyprawione szafranem. Dorota podobno spojrzała na wspaniałe danie z przyjemnością, ale go nie przyjęła. Ta zamurowana w celi pustelnica do końca swoich dni pozostawała pogodna i wesoła. Zmarła w 1394 roku. Na jej grobie zaczęły dziać się cuda.
rozwinął się też kult Doroty. Osłabł dopiero w czasach zaboru pruskiego, ale nie na tyle, by w niepodległej Polsce znów go nie odnowić. Papież Paweł VI uznał ten kult od niepamiętnych czasów, co było równoznaczne z beatyfikacją. Święci to szaleńcy Boży. Świat nie jest w stanie ich do końca zrozumieć. Dorota mówi nam, że można żyć w więzieniu i być człowiekiem wolnym, ale można też żyć w świecie i być więźniem swoich słabości i grzechów. Pewnie w czasach Doroty z Montowów byli tacy, którzy zadawali sobie pytanie, kim jest ten Bóg, dla którego porzuca się wszystko, dla którego zamykamy się w celi, nie chcąc znać nikogo więcej, tylko Jego. Kim jest ten Bóg? Szukając odpowiedzi na to pytanie, przychodzili pod małe okienko w celi Doroty, a ona opowiadała im o Bogu, którego znała i z którym była tak blisko. Szczęść Boże. I krótki rozkaz, musicie. Był los tułaczy, tułaczy w lecie, a Polska w serca, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie. A to tak nie jest po 20 lat, dlatego że po prostu górnictwo nie wytrzyma presji kosztowej. Jeżeli będziemy się rozwijać, to przedsiębiorstwa produkcyjne, przemysłowe, przedsiębiorstwa usługowe będą płacić tak dużo, że nikt nie będzie chciał pracować w górnictwie i dlatego górnictwo przestanie istnieć. Czyli perspektywa 20 lat? Tak. Tak to wygląda? Tak, za 20 lat nie będzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce. A my do tematu na pewno wrócimy jeszcze nieraz, panie doktorze, o tym jestem przekonana. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Maciej Bukowski, prezes WISE Europa i Uniwersytet Warszawski, pan Rafał Sadoch, analityk mBanku, Domu Maklerskiego mBanku i pan Mariusz Pawlak, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. O naszej historii świadczy między innymi stosunek do zabytków. Wiele z nich udało się już uratować od zapomnienia. Odnowione kościoły, pałacyki, a także zrewitalizowane fabryki i kopalnie. W Polskim Radiu 24 od 5 do 9 grudnia o godzinie 16.35 zapraszamy na podróż śladami zabytków zadbanych. Obiektów, które po latach zapomnienia odnalazły swoją drugą młodość.